Siemaneczko, witam was kochani serdecznie, Jurek z tej strony. Dzisiaj no nagranie jak na tym kanale to nietypowe, ale idziemy z świadomością, idziemy z rozwojem po prostu dalej. No i myślę, że w końcu te tematy trzeba poruszyć, ponieważ część z tego jest na czasie i to niesamowicie. Zapowiadają tutaj nam, jeśli chodzi o rządy światowe, pokazanie obcych, jakieś ponoć statki kosmiczne zostały zestrzelone w Kanadzie, w USA w ostatnim czasie. Wszyscy czekają na Mesjasza, na Jezusa, który nas uratuje, bądź kosmitów, którzy w końcu nawiążą z nami kontakt. I właśnie na te tematy dzisiaj chciałem porozmawiać z Marcinem. Marcin ma gigantyczną wiedzę w tym temacie i cieszę się bardzo, że w końcu po długim czasie tak naprawdę uświadamiania przez Marcina, który poświęcił sporo czasu, abym ja zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, bo do każdej rozmowy muszę się przygotować. W tym przypadku trwało to naprawdę kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt godzin rozmów, które żeśmy między sobą po prostu odbyli, aby ta seria odcinków miała w ogóle sens. I tak naprawdę pokazania klucza, o co w tym wszystkim chodzi, jak ten świat jest skonstruowany i czego tak naprawdę na polskim internecie i na internecie światowym nawet można powiedzieć, mało co się mówi, jest to wszystko owiane wielką tajemnicą, no to tutaj, kurde, u Irokeza będziecie mieć przedstawione to wszystko na patelni. Marcin, możesz przywitać się tutaj z widzami, daję Ci chwilę przestrzeni, możesz coś o sobie opowiedzieć. Witam wszystkich. Zacznijmy od tego, że nie chcę tutaj przedstawiać żadną mega prawdy. Każdy z was poczuje, czy te słowa biorą prawdziwego czegoś, czy to jest tylko kolejna iluzja. I możemy tutaj sobie dawać takie imię tego programu. Udawajmy, że. Okej, okay, udawajmy, że. Marcin, to ja od razu ciebie zapytam, bo mówisz tak trochę dziwnie, tak trochę inaczej. Powiedz mi, czy jesteś pod wpływem jakichś używek, czy przyczyna tego jest po prostu inna? Przyczyna jest tylko, że ogromnie się stresuję przy nagrywaniu takich rzeczy i elektroniki, powiedzmy. Okej, okay, a powiedz mi, skąd ten akcent, bo ostatnio tu nagrywałem z Asią. Z Asią żeśmy nas mówili i to dosyć mocno gwarą śląską. Skąd u ciebie akurat taki specyficzny akcent? No bo całe życie bywałem we Włoszech. I dlatego na pewno będę dziwnie i śmiesznie coś mówić. To przepraszam, że jeżeli tak będzie, ale może to będzie też przyczyna, żeby było trochę ciekawiej. I inaczej będziecie słyszeć coś, co może ktoś już to powiedział wielu razy i nie było to dokładnie zrozumiane. O, powiedzmy tak. Dobra. Marcin, ja myślę, że jak moi widzowie zrozumieli język śląski, gwara naszą, po naszemu jak my zaczęli go dać, to myślę, że w tym przypadku też nie będzie żadnego problemu, aby ten temat z tobą omówić. Słuchaj, rozpoczynamy serię kilku odcinków. Nazwijmy to w ten sposób, że to jest kilka. Ja jeszcze nie wiemy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi, ile czasu to po prostu zajmie. Startujemy od, myślę, bardzo kontrowersyjnego tematu. Tematu porwań przez obcych. Abduction. I teraz, słuchaj, ja może coś tak krótko o sobie, bo to jest akurat nasz punkt wspólny, my o tym doskonale wiemy. Od małego interesowałem się właśnie, gdzieś mnie ciekawiły tematy fantastyki, UFO, Archiwum X, porwań. Od małego jeszcze się to przeplotło wszystko z... Poczekajcie sekundę. O, wszystko się to przeplatało z Egiptem i starożytne technologie, jakieś takie tematy. Mnie to zawsze bardzo mocno interesowało od dzieciaka, od nastolatka. Siedziałem w tym temacie. No i teraz część ludzi oczywiście to wyśmiewa, że temat, kurwa, UFO, kosmici, co wy ludzie pierdzielicie. Natomiast część ludzi twierdzi, że to jest fakt namacalny. Czyli jest spór dwóch sił. No i teraz powiedz mi,
Marcin, czy rzeczywiście twoja wiedza, twoje doświadczenie w tym temacie, bo wiem, że poszłeś w tym wszystkim zdecydowanie głębiej niż ja. Ja to znałem tylko powierzchownie, na zasadzie ciekawości. Nigdy, ale to przenigdy nie mówiłem, że to istnieje, ani że to nie istnieje. Zawsze był znak zapytania. Co by było, gdyby to była prawda? No i teraz, z tego co wiem, jest mnóstwo ludzi na Ziemi, którzy potwierdzają, że to jest prawda. Może nie potwierdzają, że to jest prawda, ale bo to jest prawda dla nich. Tylko że bardzo w tym wierzą. Oni wierzą, że coś im się stało, coś się wydarzyło i nie mogą to odpowiednio albo pamiętać, albo określić. Ale wiedzą, że coś jest, coś im się dzieje i dużo ludzi ma problemy z tym. Czy i kobiety, czy chłopcy, chłopaki, mężczyźni. Mhm. To nie można nie brać pod uwagę, że są studia już od 70 lat, które wyjaśniły te przypadki, wyjaśniły, że to nie mogą być tylko psychiczne działania, bo albo wszyscy są nietrzeźwy mentalnie, albo coś naprawdę jest, bo jest łatwe określić, że ja myślałem, że widziałem coś takiego i od razu jesteś określony jako świr. To jest proste tylko dlatego, że nie masz odpowiedzi na tą osobę, bo nie masz narzędzi, żeby ją badać, bo nigdy coś takiego nie miałeś. Ale ty nie możesz powiedzieć, że on jest chory, tylko dlatego, że ty nie wiesz, co on ma. Bo też w naszych czasach tak samo. Jesteś chory, nie wiem, co masz, ale od razu określają ci jakąś chorobę, ale nie wiedzą, co masz. I jak pytasz, dlaczego to mam, czasami tak się wydarzy. Ale to nie jest coś science. To nie jest science. Czyli nauka. Nauka. To jest jakby jasnowidze. Ale ja do doktora to nie chcę odpowiedź jak jasnowidz, ale jako naukowca. A naukowca mi mówi, że nie wiadomo. No tak jest łatwo. To ja tak samo mogę być taki doktor i powiedzieć, że tego nie wiem, ale dam ci tabletki, które cię uspokają. I na takie coś działa to wszystko. Ja wiem, że teraz zaczynamy trochę śmiesznie do tego podchodzić, ale ci, którzy usłyszą w tym, co będziemy mówić, coś, co ich może bardzo interesuje, bo tak jak Arek mówił, ciekawe, dlaczego nikt nie mówi o tych abdukcji, bo wszyscy mówią o ci, którzy może przyjadą nas ocalić, albo nam pokażą nową drogę, albo Ziemię trzeba ocalić, albo tutaj pilnują, albo jakąś galaktyczną alians, ale nikt nie mówi o tych porwań, które dzieją się od dawna. To nie jest, że teraz. To od dawna to jest i jakby ktoś się bał tego mówić. No wiesz, jest to taki temat, powiem ci uczciwie, w którym narażasz się. Narażasz się ludziom, którzy tego nie ogarniają, którzy mają zamknięte mózgi, którzy nie mają czegoś takiego jak znak zapytania i zostawienie furtki. Kurde, a może to jednak jest prawda, może ci kosmici istnieją. W zasadzie dzieją się na Ziemi różne dziwne rzeczy, które są niewyjaśnione. I tutaj tematy porwań, no powiem ci uczciwie, wiesz, jeśli ktoś zostanie porwany, jest to jeden człowiek, jeden osobnik, to jeszcze można powiedzieć, ok, coś on ma z głową. Jeśli to jest 10, no to dobra, może ćpali coś razem, tak? Jeśli to są tysiące przykładów, no to tu już należy się nad tematem pochylić i naprawdę bardzo mocno zastanowić, czy rzeczywiście no, w tej całej bajce nie jest coś fair. Ja zawsze się tak dziwiłem, bo twierdzą, że jest jakaś cywilizacja, że są jakieś cywilizacje, które i ludzie zaczynają w to tak bardzo mocno wierzyć, przez to przestają działać tutaj realnie.
no bo czekają, że jest jakaś cywilizacja u góry, która zejdzie i nam po prostu pomoże. Tak. I ja na to bardziej tak patrzę, że ci ludzie, którzy w ten sposób myślą, okej, okay, mają do tego prawo absolutnie, no ja tutaj nie chcę ani ty nikogo na siłę nawracać, bo to nie tędy droga. My pokazujemy pewien punkt widzenia teraz inny. Ci ludzie inaczej. Ja patrzę na to jak na to, że jesteśmy hodowlą. Jesteśmy po prostu, nie wiem, hodowlą murówek, która, czy kur, obojętnie jakby to nie było. No i jest jakiś tam hodowca nad nami, który pilnuje swojego statka z jakiegoś powodu. Kura myśli, że człowiek, który ją pilnuje, dba o nią, daje jej ziarno, ona przez pewien czas znosi mu jajka, czyli coś mu daje, jajko jako symbol energii, symbol życia. A po pewnym czasie no, tą kurę bierze, jak już kura spełni swoją funkcję, uwala jej łeb, no i kura ląduje w rosole. Jest zjedzona. No jest zjedzona. Też. No tak. Tak, to jest fajna perspektywa, czy teoria. Fajna perspektywa, tak być tą nie. Kurą. Potwierdzam jeszcze raz, że nie chcę tutaj nikogo przekonać, ale wszystko to, co będziemy mówić dzisiaj, na pewno zostaje inaczej przedstawiane, jak do tej pory. I może zacznijmy od tego, że chcę wam coś powiedzieć tak od razu. Uważnie słuchajcie. Nikt nam nie pomoże. Nikt nie przyjedzie tutaj, żeby nam pomóc. Ale czekaj, to Trump nie przyjedzie na Białym Koniu? Nie. Jesteśmy sami. Jezus nie zejdzie z nieba? Jesteśmy sami i będziemy, i musimy, jak to się mówi, rozplątać te nasze problemy sami. I powiem to teraz i tylko na koniec tych nagrań. Nie będę to powtarzał kolejny raz, ale żeby było jasne, że nie ma nikogo, co tutaj nam będzie pomagać. I spróbujemy to jak się mówi, przedstawić. Przedstawić, wyjaśnić, pokazać. Wyjaśnić. I poczekaj, chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś na początek o piramidach. Bo jeżeli wam teraz mówię do widzów, czy do słuchaczów, gdybym zadał wam pytanie do jakiegokolwiek z was, które są najciekawniejsze rzeczy na świecie, to na pewno piramidy w Egiptu, to będzie albo pierwsza, albo druga odpowiedź. Dla wszystkich z was. To pomyślcie, dlaczego, tak samo jak ty, masz to w głowie i to ci się kręci. Bo ja miałem to samo, gdy byłem mały. Ja się też interesowałem tym tematem. Na początek tylko tak patrzyłem na rysunki, na te, co były w szkole. Pamiętam ten dzień właśnie, czwarta czy piąta, może czwarta klasa. I wybrałem książkę i otworzyłem i tam były te piramidy. To była ta książka dla dzieci. I pamiętam do dzisiaj ten moment, kiedy zobaczyłem ten pierwszy obraz i od razu mi, nie wiem, albo coś połączyło, albo coś mi przepowiadało. Taki archetypalny rysunek. A propos porwań. Wracam. Uh-huh. Oh. Pokazałeś mi właśnie, ja już to widziałem, ale tutaj, ja myślę, że to jest ten odpowiedni moment, żeby pokazać ten fragment filmiku, który akurat dzisiaj oglądałem na słuchawkach. Jak te porwania wyglądają, jak one mogą wyglądać, o może w ten sposób. Nie mówmy o tym, że to jest jedyna prawda, bo to nie tak. To jest jakiś po prostu punkt widzenia, który daje bardzo dużo do myślenia. I tutaj a propos piramid, porwań, UFO, obcych cywilizacji, to jest wszystko powiązane, jeszcze można dodać do tego masonerię, Illuminati i całą konstrukcję tego świata, co właśnie przedstawimy w tej całej po prostu serii i pokażemy, że to się wszystko po prostu na samym końcu spina razem do kupy. Mhm. Czyli rzeczy, które teoretycznie są anormalne, niemożliwe do połączenia, nagle okazuje się, że są nitki,
są brakujące puzzle, które malują nam cały obraz rzeczywistości, w której teraz na tą chwilę przyszło nam żyć. Tak. Tak. I dokładnie ten fragment jest od filmu, nazywa się Fire in the Sky. Stary, koniec lata 80. Cały film bazuje się na tak zwaną prawdziwe wydarzenie. Travis Walton się nazywał ten człowiek i to była ogromna kontrowersyjna sprawa wyszła w Stanach, bo facet twierdził, że ktoś go porwał i robili na niego straszne rzeczy. To potwierdzono przez 5 kolegów, którzy z nim byli. Robiono na nich ten test na Truth Machine, nie wiem jak po polsku się mówi. Wykrywasz kłamstwo. Tak, 3 razy. To są tylko takie ciekawostki, które mówię. Możecie sobie poszukać. Są książki, są interview, czyli wywiady z nim. To jest początek, który można. I ten film jest może jedyny, który naprawdę pokazuje bardzo, bardzo zbliżone do prawdy to, co inne osoby określają, kiedy są porywane, ale to opowiadają dzięki ich hipnozy regresyjną. Trzeba ją robić w odpowiednim, jak się mówi, sposobem wypracowanym i wychodzi to, co zobaczycie. Na pewno ostrzegam, nie są to miłe, nawet na film, obrazy. No, ja też przestrzegam przed tym inaczej. No, my to puścimy, ale widzowie o słabych nerwach, no lepiej niech tego może nie oglądają, tak? Bo robi to naprawdę mega, mega wrażenie. Także puszczamy teraz ten fragment. Niech się ludzie zapoznają i zaraz przejdziemy do dalszej części rozmowy. Okay. Ah!
Marcin, że widziałem to po raz kolejny. To robi to naprawdę mega, mega wrażenie. Ja jestem ciekaw, po co oni to wszystko robią. Po co te porwania są? A po co nas w ogóle hodują, tak? No bo no tu już no, możemy o tym mówić oficjalnie, tak? No bo patrząc na to, co teraz wyprawiają rządy, a propos tego, że będziemy mieć rybaki, a propos tego, że będziemy mieć, nie wiem, 16 kilo mięsa na rok, do tego, nie wiem, 3 ciuchy będziemy mogli sobie kupić. Istne po prostu szaleństwo, traktują nas jak bydło. Już nawet na tych rządzących, w cudzysłowie, popatrzymy. A kto tak na serio rządzi światem? Bo to jest też mega istotne. Nie są to politycy, nie są to korporacje, nie jest to Rothschild. Tam jest coś wyżej i te wyżej, moim zdaniem, jest dla nas niewidoczne i nieosiągalne na pierwszy rzut oka. No tak. Zacznijmy od tego, że to, co się dzieje, to tylko my pozwalamy, żeby się działo. Pozwalamy, żeby nam freedom. Wolność. To wszyscy mówią, że pozbawili nas z wolności, ale tak naprawdę to nieprawda, bo wolność nie da się pozbawić, albo ktoś może mi ją ukraść. Jeżeli ja nie wierzę w tym, co jest robione, jeżeli ja jestem świadomy i tworzę mój własny świat, to co się dzieje, to nie jest moją sprawą. Ale trzeba być świadomi, że jesteśmy my kreatorami tego wszystkiego. Mhm. To wszystko jest połączone z tym, co się dzieje w tych abdukcjach. Dopóki nie jesteś świadomy, że to naprawdę się dzieje, a może się dzieje tobą, mhm. tobie, nie jesteś świadomy, ale czujesz, że coś jest nie tak. Chciałem, żebyście obejrzeli ten wideo krótki, żeby spowodowało jakąś reakcję, żeby może coś się zapaliło, może coś się przypomniało, bo naprawdę nie jest tak przypadkiem, że może ktoś jest w tym przyciągnięty i nie jest świadomy tego, ale czuje, że coś jest nie tak. I to może być początek tego, co potem może sam zmienić. No, tu część takich ludzi no to ląduje w psychiatryku i to też sobie trzeba jasno powiedzieć, bo oni wiedzą, że coś poszło nie tak, że coś się wydarzyło. Natomiast przy takich zdarzeniach, z tego co ja pamiętam, to dla mnie nie jest żadna nowa wiedza, jest kasowana pamięć. Ci ludzie często gęsto nie pamiętają, że były na nich przeprowadzane jakieś, nazwijmy to, eksperymenty, tak, delikatnie rzecz ujmując, czyli coś z nimi robiono w jakimś po prostu celu określonym. Tak. No i tu jest ten cały problem, że ta pamięć po prostu jest kasowana i ci ludzie mają wrażenie, że coś się wydarzyło, czują powiedzmy w komórkach, że coś się zmieniło, coś się stało, natomiast no ni cholery nie pamiętają, o co w tym wszystkim biega, co się, wiesz, co to było. Tak, to muszę powiedzieć coś innego niż to, co powiedziałeś. Słowo kasowane to nie jest odpowiednie, bo tak naprawdę oni albo nawet człowiek na Ziemi nie może skasować nic z naszego mózgu. Albo może, ale żeby to zrobić, musi zniszczyć część tego mózgu. Czyli fizycznie musi to dewastować. Ale jeżeli to zrobi, to jest cały problem z funkcjonowania tego innego. To, co się dzieje, jest coś jakby amnezja spowodowana w naszego mózgu, ale trzeba też wiedzieć, co to jest mózg, że to jest jakby taki czytnik, dysk ROM, czyli tam jest tylko na wpisywaniu danych. Mhm. Czyli wszystko, ale mówię, wszystko to, co się dzieje, odgłosy, sny, słowa, co obrazy. Mówimy, obrazy są zapisywane w naszym mózgu. I zostaną tam na zawsze. Jest tyle miejsca, że można tam naprawdę dużo. Potem powiem, dlaczego jest tyle miejsca. I dlatego mówię, nie jest tak, że dobra, nie pamiętam, to się nie stało. Nie,
bo właśnie podświadomość nam wywołuje jakieś sygnały, że coś się wydarzyło. Że to coś się wydarzyło. W pewnym momencie jest może jakiś albo zapach, albo zobaczę coś, albo jakiś symbol. Przeżyję ten sam moment i jest to połączenie i się otwiera ten obraz. I widzisz coś. A wchodzi w tą kwestię jeszcze déjà vu? Może też. Wiesz, to jest takie uczucie, że ja pierdzielę. Ja już tak miałem. Dokładnie ta sama sytuacja. To się wydarzyło. To jakby, wiesz, coś... jakby była jakaś ingerencja w naszą, nie wiem, głowę, w nasze zmysły. Nie wiem, można to nazwać jeszcze linie czasowe, czyli już, wiesz, gruby naprawdę temat, że one się po prostu nałożyły na siebie. Mhm. Też jest taka możliwość. Natomiast może to też być, że tak jak na przykład oni, nazwijmy ich, oni, obcy, UFO, jak tam zwał, tak zwał, bez różnicy. Może być oni. Oni. Niech będą oni. Po prostu w pewnym momencie, jak kasowali nam amnezję, znaczy wprowadzali nam do głowy właśnie amnezję, czyli żebyśmy nie pamiętali tego fragmentu, co właśnie oni robili, to może wtedy się na przykład nałożyły te... Rozumiesz? Tak jak ja teraz w materiale bym wyciął fragment, tak? Mówię, dobra, wycinam to, jedziemy ze słowami dalej, to czasami się zdarza tak, że dwa razy się powie to samo. Tak. Zrozumiałem, co masz na myśli. Dobra, obserwacja, bo powiem ci, że tak naprawdę wszystko nie robią oni, ale nasz umysł. Mhm. Czyli nasz umysł jest tak skonstruowany, że kiedy brakuje coś, to on potrzebuje zastąpić, brawo. I zastąpi z czymś, co bardziej mu odpowiada w tym momencie. No to... Czyli najpierw widzę to, co jest zastąpione, a pod tym jest to, co naprawdę przeżyłem. A to jest tak brzydkie, że nie chcę tego pamiętać. I to jest tak zwane wyparcie. Ja o tym ostatnio rozmawiam właśnie często, gęsto, a propos wewnętrznego dziecka z Asią na moim kanale, jako dzieciaki. Teraz już wyskoczmy na chwilę z oni, tak? I wskoczmy do normalnego przykładu z życia, żeby pokazać to funkcjonowanie mózgu. Jeśli w dzieciństwie nam się przytrafiło coś bardzo, bardzo strasznego, dziecko nie potrafiło tego ogarnąć głową, nie potrafiło tego po prostu przyjąć, więc nie automatycznie. Mógł to określić. Tak, nie mógł określić, więc automatycznie jego mózg przesunął to do podświadomości, te wydarzenie. To dziecko później nie pamiętało, że takie coś w ogóle miało miejsce, ale to nie znaczy, że mózg całkowicie to wykasował. Podświadomość wtedy w naszym życiu, i to jest właśnie ten sam mechanizm. Podświadomość w naszym życiu poprzez zdarzenia, poprzez ludzi, poprzez słowa, poprzez znaki, symbole i wszystko po kolei pokazuje, że ty, stary, zwróć uwagę, że ty nie pamiętasz całego dzieciństwa. Tam jest coś, do czego ty nie chcesz zajrzeć, bo to było dla ciebie tak przerażające, tak straszne, tak bolesne, że nie miałeś innego wyjścia jako dziecko schować to tam z powrotem. I teraz kontakt, i ja sobie naprawdę nie wyobrażam sytuacji, w której jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jakieś oni biorą mnie gdzieś, tak? Przeprowadzają jakieś eksperymenty, ja się nie mogę poruszać, ja wszystko czuję, bez nieczuleń, wszystko idzie, jazda bez trzymanki. Oni, powiedzmy, że robią to w jakimś celu, tak? To tak jak człowiek teraz, i tu złapcie to właśnie, co chcę przekazać. Są ludzie, są rzeźnicy jako zawód. On dostaje takiego zwierzaka. Zwierzak czuje to samo, co człowiek. On czuje śmierć, on wie, co to jest. Czuje zagrożenie, czuje strach, ból, lęk. No a rzeźnik jest od tego, żeby, wiesz, tu mu w łeb ciul. Albo biorąc nawet ludzi, doktor Mengele, eksperymenty w obozie, w Auschwitz. To, co oni tam wyprawiali z człowiekiem, oni nie patrzyli na to. Wiesz, my sobie tak wyobrażamy, że teraz ja nie dałbym rady czegoś takiego zrobić, żeby komuś świadomie w ten sposób zrobić krzywdę. Ale ty uważasz, że oni byli źli? Ale kto? Byli źli. Ale kto teraz? No, Mengele i ty wszyscy. No, kontrowersyjny bardzo mocno temat. Chciałeś na grubo? No dobra, jedziemy na grubo. Z perspektywy czasu
Teraz może się tu wielu ludziom to nie spodobać. Myślę, że wcale nie byli tacy źli. Oni po prostu mieli taką naturę, mieli swoją robotę do wykonania i to robili zgodnie ze swoim powołaniem, planem duszy, różnie to tam ludzie nazywają, żeby ten cały teatr się rozegrał między nami, żebyśmy mogli zdobywać doświadczenia, no to powiedzmy, że muszą być ci źli i muszą być ci dobrzy. Gdyby, dualizm. Tak. Gdyby nie było, załóżmy, tych złych, to automatycznie wielu rzeczy byśmy nie doświadczyli. Teraz ja często gęsto powtarzam, że jeśli chodzi o naszą duszę, to jedynym sposobem zbudzenia duszy ze snu jest cierpienie. I zwróćcie uwagę na to, że im bardziej teraz nam przykręcają śrubę, tym bardziej ludzie otwierają oczy. Tym bardziej ludzie nie kierują się na zewnątrz, a kierują się do środka, do wnętrza swojego. Masz rację, ale w połowę. Marcin, a już dużo. Marcin, ja powiem ci tak. Ja za chwilę przerwę ten wywiad. Tą rozmowę. Jak ty się możesz w ogóle mi sprzeciwiać, tak? Mojemu zdaniu. Teraz oczywiście się śmieję. Dawaj, Marcin, twoja perspektywa. Powiedziałeś bardzo dobrze, że przez cierpienie coś się wydarzy, nie? Mhm. Nie zgadzam się z tym, bo brakuje tej drugiej połowy. Bo nie może być, że my tylko przez coś dostajemy coś. Musi być ten balans, ten biały, ten czarny, ten dobry, ten zły, który tak naprawdę nie istnieje. Nie ma tutaj ludzi dobrych, nie ma tutaj ludzi złych. Każdy musi doświadczyć coś i jeżeli ten Mengele robił to, prawdopodobnie on jeszcze to będzie robić. I powtarza to, dopóki nie zrozumie coś. Nie, że to jest niedobre. On musi to zrozumieć sam. I każdy z nas popełniał błędy. Mhm. I potem zrozumiał, ale musiał to zrobić. I to działa tak. Czyli zdobyć doświadczenie. Doświadczenie. Doświadczenie i zrozumienie potem tak, tego doświadczenia. Bo cierpienie to zgadzam się na 100%, ale też ze szczęśliwości i z dobrych rzeczy. Oczywiście, że masz przekaz i masz doświadczenie. I ten dobry leverage, ta leveling tego wszystkiego, to pozwala tak naprawdę podnieść się trochę szybciej. Oczywiście czasy teraz są super fajne, żeby mieć jakąś tam pomoc, żeby wybuchnąć z tą głową. Nie z głową, ale powiedzmy tak. I dlatego jest ten dualizm tutaj na Ziemi. Ale teraz wchodzimy do tematu już trochę wysokiego z tego, co mówiliśmy, który jest połączony z tym, o którym mówimy. Jest bardzo połączony. To możemy wrócić do... No, onych. Po? Do onych, do porwań. Do onych. No i teraz tak właśnie... naprawdę, wiesz, to abduction to w Stanach to stworzyli to, bo abduction to nie znaczy porwanie. To jest jakby abdukcja, czyli wypożyczanie jakiegoś czegoś, ale bez mojej zgody. O, coś takiego. A, czyli wezmą, ale wiedzą, że zwrócą, czyli no nie porwali, bo zwracali i myśmy tylko na chwilę, żeby... Jakby, wiesz, ty nie będziesz pamiętać, pamiętacie film Men in Black, nie? Mhm. Faceci w czerni. No tak. I też mieli takie fajne tak. Coś, nie pamiętali, ale czuli, że coś jest nie tak potem, nie? No i dokładnie to samo się dzieje. Mówię, w filmach jest dużo pokazywane. Stargate tak samo. Ten pierwszy Stargate, to tam jest pokazywanie bardzo dobrze, o czym my będziemy mówić. Pytałeś, dlaczego to robią. Po pierwsze, to nie są badania. Bo badania już robili, albo częściowo mogą być badania, żeby robić czegoś. No to tak jak teraz wybijają stada, tak? Przychodzi, zobacz jak analogicznie już łapię do sytuacji, w której się dzieje, żeby ludzie zrozumieli, że my jesteśmy na tym samym wózku. Przychodzi weterynaria, bada zwierzątko i wtedy mówi, masz wirusa, stado jest całe do wywalenia.
Więc może oni po prostu kontrolują, czy na przykład nie mamy jakiegoś wiruska, czy wszystko idzie zgodnie z podnią myślą, a potem jakiś chipek, coś tam i pełna modyfikacja. Kurde, jak ja patrzę tutaj na ludzi na tej planecie, to ja coraz bardziej się zastanawiam, czy biorąc pod uwagę całość, czy to ja jestem kurwa człowiekiem, czy może jestem kimś innym, a druga rzecz, czy może reszta tego stada, może nazwijmy to w ten sposób, wcale już to nie są ludzie. No bo ta różnica tych światów po prostu to jest przepaść. To powiem, że dużo tego, co będę to dzisiaj mówić, to bazuje o studia i badania Corrado Malanga, Włoch, który przez 30, nawet więcej lat badał, na początek badał UFO, chciał się dowiedzieć naukowo, czy naprawdę coś takiego istnieje, czy nie, a po kilku lat niestety, czy stety, miał inne podejście, wnioski. Mhm. Zaczął to badać trochę bardziej głębiej i musiał się zająć właśnie tych, powiedzmy, porwań, które były we Włoszech. Była jedna osoba, który pierwszy raz ogłosił tego, zrobił wywiady. Malanga go poznał i po tym wywiadzie, który zrobił z nim, tak wkrótce powiem to wszystko, opublikował książkę, bo dyrektor tego biura badawczego UFO we Włoszech, CUN się nazywał, Centro Ufologico Nazionale, nazywa się jeszcze, bo wciąż jest, wcisnął, żeby opublikował, bo to, co ten człowiek, ta osoba opowiadała, było super fantastyczne. I opublikowali tą książkę i książka miała ogromny sukces, ale nie dlatego, że dużo sprzedawali, ale dlatego, że na drugi dzień o publikacji Corrado zaczęli dzwonić do niego i mówili, kurde, ja miałem to samo. Ja mam ten problem, nie jestem crazy. To jest dokładnie to, co ja też przeżyłem. I krótko mówiąc, 15 lat robił te badania, w których wprowadził hipnozę regresyjną, stworzył własną technikę razem z innych, były psycholodzy i inne badawcze, zrobili całkowicie nową... No popatrzyli na to z nowej perspektywy, nową metodę, tak? Tak, bo nikt tego nie robił, oprócz dlaczego on to robił, bo w Stanach kilka lat wcześniej, no właśnie to jest fajne do powiedzenia, Corrado czytał książki od dwóch psychologów, którzy publikowali tą książkę z tych badań, bo w latach 70-tych, 80-tych w Stanach była taka super moda na psychologa. Mhm. Wszyscy chodzili do psychologa na czegokolwiek. Boli mnie głowa, albo boli mnie stopa, albo mam problemy, nie mogę, trawienie. Naprawdę, to było tak modne, że każdy wchodził do psychologa. Tylko że jak wchodzili do tego psychologa i potem chcieli zrobić hipnozę, robili to śmiejąc się. A po tym tego, co wychodziło z tych wypowiedzi, no zaczęło trochę niepokoić tych dwóch, co chcieli zgromadzić te wszystkie wypowiedzi. Bo mówili, że kurde, dzieje się coś, są porywani, są takie malutkie istoty, są położone na jakimś stole, nie mogą się ruszać i coś im tam robią. Jak jest jedna osoba, 10, 100, 1000, jak mówiłeś, albo 20 czy 100 tysięcy takich, no to zaczęli myśleć, że albo jest jakaś schizofrenia, mhm, na całym Stanach. Opublikowali tą książkę. Corrado oczywiście czytał o tym wszystkim, czytał też, zna się na psychologię, na ci, którzy już stworzyli praktyki hipnozy
I dzięki temu miał jakąś bazę, żeby to rozpocząć, bo jak to potem się otworzyło, że tyle ludzi dzwoniło i chciało robić to, no to był, zaczął się problem, bo musiał zatrudnić iluś tam osób, żeby robić te warianty. Mhm. I to wszystko się skończyło na 15 tysięcy osób, że były zbadane, hipnoza regresyjna i wszyscy mówili to samo. Wniosek tych przesłuchań i badań to jest, że trzy hipotezy? Tak, trzy hipotezy. No. Pierwsza. Obcy istnieją. Pierwsza jest ta, że wszyscy ci, którzy byli badani i robili te regresje, no nie są... zdrowi psychicznie. Tak. I czyli... mają jakąś tam schizofrenię, ale to jest grupowa. Aha. Chcę powiedzieć, że nikt nie znał się z tych i wychodzili, przychodzili też z Francji, z Szwajcarii. Czyli to nie byli tak, że to byli na jednej imprezie, wzięli jedne dragi i potem widzieli to samo. No chyba nie. I tu mówimy nie o, tak jak w Polsce się mówi, zwykły Kowalski. Tam byli, wiesz, też żołnierze, tam byli adwokat, prawnicy, albo wysoko też wykształceni ludzie, że wiesz, po co mają takie rzeczy mówić. To pierwsze jest to, że wszyscy są pojebani, tak mogę mówić? Nie, na tym kanale się nie przeklina. To mów popierdoleni, okay. Lepiej, ale dobra, może być pojebani. Druga, że obcy istnieją. Z tym, że się nie przeklina, to żartowałem, żeby była jasność. Okej, ale i tak nie lubię, ale dobra. Druga, że obcy istnieją i są dobrzy. I chcą dla nas dobre. Trzecia, obcy istnieją, ale nie są dobre. Nic więcej z tego nie można, nie ma innych hipotezy. To musimy wszystko trzymać się na te trzy rzeczy, które są logiczne. Albo wszyscy jesteśmy crazy i mamy iluzję, widzimy co nie istnieje i trzeba nas zamknąć, albo czy w ogóle zabić, jak się robiło wsparcie, te niedobre od razu wywalane i nie tylko tam. Albo te dwa. Te powiedzmy obcy istnieją i chcą dobro dla nas. Druga opcja, istnieją, ale nie są takie dobre. I teraz przypominam tego, co widzieliście na początku, ten fragment, bo to jest tylko kawałeczek tego, co te osoby opowiadają i mówię, tu jest bardzo filmiczne robione. Mogę potwierdzić, że to jest o wiele straszniejsze i to, co jest robione kobiet, jest jeszcze bardziej straszniejsze. I teraz a propos kobiet. Z tego, co wiem, to kobiety, jak są porywane, to są traktowane jak inkubatory. Tak. Czyli coś jest im aplikowane między nogi, tak, no nazywajmy to tak. No. To jest fetus. To, co się, jak masz dziecko i się robi... Płód. Jak? Płód. Brawo. To jest coś takiego, jest wprowadzone do środka, do kobiety. Tak samo jak robione w mężczyźni, to jest taki amnezja spowodowana i przez 3 miesiące zostawia się ta kobieta, która przeżywa dziwne emocje, ma spadki humoru, ma depresję, czuje się dziwnie, bo jakby to była czuje... w ciąży, no. Tak. W pewnym momencie, po 3 miesięcy, znowu to się powtarza. Coś przychodzi, zabierają też to coś, co jest w środku. Czyli wyciągają wtedy. Tak, wyciągają, zamykają, ale to, czyszczą i od razu do domu. Ale to myślę, że to wygląda tak jak właśnie na tym filmie, że oni to robią raczej tam bez emocji, po prostu
traktują to, wiesz, nie jak kobietę, to tak delikatnie, żeby tam, wiesz, nic nie zrobić, nie uszkodzić, tylko mechanicznie. Biorę co nasze i spierdzielaj. Oczywiście, te powiedzmy istoty, co to robią, są nazwane EBE. EBE. Co to? Extraterrestrial Biological Entity. To są te normalnie kosmici, co widzicie wszędzie, te szare, nie? Duże oczy, malutkie, szare albo ciemniejsze. Mhm. To są to. Strefa 51, one są te, co pracują ręcznie. Mhm. I są. A, no, czyli tam wśród kosmitów, tak? Wśród obcych onych. Mhm. Też jest hierarchia. Tak. To nie jest tak, że na przykład mamy tylko tych szaraków, tak? Bo na to popularnie szaraki się u nas mówi, przynajmniej ja te określenia znam. Te, które tutaj przy. Nie po tej stronie, ale blisko tej dimension rozmiar. Mhm. No to są te istoty, są takie jakby klony. Nie chcę powiedzieć roboty, bo nie są mechaniczne, ale są biologiczne, ale one pracują jak klony. One mają zadanie, robią to, nie mają w ogóle emocji. Empatii. Nie ma empatii, oni to robią jak najlepiej, żeby nie uszkodzić ciało, nie uszkodzi to, bo to jest bardzo cenne. Dlaczego? Bardzo cenne. Nasze ciało jest bardzo cenne. A jeszcze bardziej ciało kobiece. Jest bardzo proste. Kobieta daje życie. To kobieta tworzy człowiek, to coś. I od razu mogę powiedzieć, czemu jest to robione, bo tamci są sterylni, są niepłodni. Nie mogą tworzyć. Czyli gdybyśmy zaczęli się bronić, to oni w końcu padną, zdechną, bo nie będą w stanie się, nie wiem, klonować poprzez nasze ciała. Oni mogą robić inne rodzaje klonów, żeby się pomieszczać w innych rozmiarach, dimension, bo mówimy o istotach, różnych istotach. Nie chcę teraz robić całe ten listę, ale ciało jest stworzone, żeby trzymać coś w środku. I żeby... Czyli skafandry. Tak. Najlepszy skafander to jest ten człowieka. The human beings. Człowiek, nie wiem, jak to po polsku human beings to jest dobre. Bo może być człowiek albo osoba? Znaczy, no dla mnie to większość to mamy osób, tak? No, po włosku można to, jest bardzo ważne to. Umano i essere umano. Umano to jest coś, co jest humanoid. Aha, no okej, okay, dobra. A essere umano to human beings, to jesteśmy my. Tak, czyli dokładnie to, wielowymiarowe istoty. To co, tak. Mhm. No to jest tylko tutaj. Na Ziemi. Na tej Ziemi jest takie coś, wspaniałe, co może służyć, żeby doświadczać i przeżywać różne aspekty życia. Dobra, Marcin, mamy tak, mamy hodowlę, jesteśmy hodowlą. Ale czemu jest nazwana hodowla? No właśnie, teraz mamy, nie wiem, hodowcę, tak? Czyli kogoś, kto dba o swoje stado. Dba z tytułu, jeśli oni nie mają empatii, to nie, że nas kurwa lubią, bo nie mają czegoś takiego. Ale to jest pośrednie. Ale mają zyski jakieś z tego, czyli muszą coś z tego mieć. No przecież to nie jest tak, że ktoś, nie wiem, teraz hoduje, teraz strzelam kozy, krowy, tylko dla samego fanu. To może, tak jak podkreślam, człowiekowi sprawiać przyjemność, ale ustaliliśmy, że oni nie mają empatii. Czyli musi być w tym interes. Więc po co oni hodują takie tabuny ludzi? Nie wiem, co my im dajemy w zamian? Albo co oni biorą, nie wiem, siłą, albo poprzez to, że my nie mamy świadomości, to nas, nie wiem, wycyckują. Czy chodzi o naszą energię, jak się boimy, to wtedy ich zasilamy. O co biega? Zacznijmy o tym, że nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Aha. Nie, chciałem powiedzieć, dlaczego to ty mówiłeś.
kim oni są, nie? No. A ja ci powiem, że ważniejsze właśnie... Co chcą? Dokładnie nie, czy istnieją, czy nie istnieją, bo chyba jest... jest wiadomo. To no sami nie jesteśmy w wszechświecie, no kurde. No, no ale wiesz, jest dużo nagrań, które są puszczane teraz. Dokładnie od kiedy są telefony, to jest jeszcze tego więcej. I daj sobie, zadaj sobie pytanie, dlaczego te telefony tak mocno są propagandowe? Dlaczego mocno chcą, żebyśmy trzymali to coś? Mamy więcej tych zdjęć, więcej tych nagrań, ale tak samo po drugiej stronie jest więcej tych fake. Jezus, no. Jest mieszany. Ale i tak, jeżeli ty pytasz kogoś, wychodzisz teraz na ulicę, zapytaj, czy ty wiedzisz, czy istnieją inne cywilizacje obcy, zobaczysz, że ja myślę, że 80% powie tak. Tak? Tak. I powie tak. Nawet okay. gdzie tam widzi, że są głupoty i myśli, że są głupoty, ale podświadomość wie, że coś jest takiego. To ja nie jestem tutaj, żeby przekonać, czy istnieją, czy nie. Mnie to nie interesuje. Z ciekawości wpiszcie w komentarzach, czy wy w ogóle właśnie, to zrobimy taki research. Wpiszcie w komentarzach, kochani, czy wierzycie, że UFO istnieje, czy wierzycie w to, że akurat ta dwójka, czyli ja i Marcin, jesteśmy pojebani. Ja bym to zrobił trochę bardziej grubo. Dawaj. No, wystarczy, że napiszecie to, co jest mówione, to ja się zgadzam. Nie musicie powiedzieć, że mieliście to samo albo znacie kogoś. Wystarczy, że napiszecie, że się zgadzam, bo wiem, że to jest bardzo prywatna rzecz, bardzo intymna. I że spowoduje takie emocje, bardzo, bardzo mocne emocje. Czyli tutaj nie chcę się śmiać z tego. Nie chcę się śmiać z tego i zapraszam. Będziemy tutaj czekać. Mówiłem, że... No co do odważnych, no to bierzcie, opisujcie, no bo to też wiesz, no jeśli ktoś ma odwagę, to niech napisze, czy... No nie jesteście sami. No właśnie. No, ja powiedziałem, że nikt nie... Ty nie jesteście sami. Mówisz tak jak obcy do nas. Nie jesteście sami. Tak, ale ja nie powiedziałem, że ich ocalę. Marcin, słuchaj, przejdźmy jeszcze, bo mamy no, powiedzmy 10 minut tego nagrania, tak, tego odcinka, do tych porwań. W jaki sposób do tego dochodzi? Czy to jest tak, że na przykład pukają ci do drzwi? Nie? No zasadzie wiesz, teraz ktoś tutaj zapuka. Dzień dobry panie Marcinie, jestem Szarak. Proszę kurwa ze mną. Mam no coś panu do zrobienia, no niech pan się spakuje. Niech pan nie zapomni szczoteczki do zębów. Wyjazd będzie trwał od 3 do 5 dni, a potem pana spokojnie po prostu odwiozę tutaj z powrotem. Pan się nie martwi, wszystko będzie dobrze. Bo tutaj będą tylko 3 sekundy. No, to on w 3 sekundy powie to, co ja teraz tak powiedziałem, tak? Czy jak? Nie. Ty, śmiejąc się, powiedziałeś coś, co jest prawdą, że będzie 5 dni, a ja ci powiedziałem, że jak tutaj wrócisz, to były tylko 3 sekundy. Aha, czyli... Okay. Wyczuwać czasu, to czas się zatrzymuje. Ale dobra, okej. Okay. Czy czas się zatrzymuje teraz ogólnie, czy u tego człowieka? Czy ludzie wokół, na przykład, którzy są świadkami czegoś takiego, to oni też myślą, że to było 3 sekundy, czy oni mają tą realność wartość czasu? Nie widzą tego. Aha, czyli tego w ogóle nie widzą. Bo to jest chwila. Aha, czyli już. To jest chwila. Jest zatrzymany czas, coś się otwiera. Może być tak, że pojawiają się takie kulki, takie kule malutkie. Ty przez okno widzisz i to, o patrz, jakie fajne, co to jest? I ta kula się zbliża i jak się rozszerza. I tak Pac-Man. Tak. No i potem co się dzieje? No nie wiem, nie pamiętam. To się nazywa chunk time, czyli przetnięte czas. I ważne jest to, co się dzieje pomiędzy tym momencie, który tu pamiętasz tą ostatnią chwilę i potem, jak mówisz, nie pamiętam. Co się stało? Są przypadki, gdzie jadą samochodem, we dwóch,
samochód jedzie i zauważają, że jakaś kula tam nad samochodem leci. I potem co? No i potem poszedłem spać. Takie są odpowiedzi. Ale wiedzą, że coś nie pasuje. Albo trafili do domu nie wiadomo jak, na przykład. Mhm. I coś się stało. I to, co się dzieje w tym fragmencie, w tej sekundzie, to jest właśnie ten fotogram. Z tego fotograma to jest zdjęcie. No. Czyli diapozytywa. My możemy przypomnieć sobie to zdjęcie i przez tego zdjęcia zacząć ruszać tego wszystkiego. Mhm. I zobaczyć, co się dzieje. Z odpowiednią techniką, NLP po polsku, PNL, programacja neurolingwistyka, neurolingwistyczne programowanie, mhm. hipnoza, mhm. wszystko jest połączone, bo to, co mówiliśmy przed, że jest umysł, jest świadomość, podświadomość, to wszystko potem przechodzi przez umysł. Hipnoza i NLP pracują na tym, żeby zdjąć świadomości i powiedzieć mózgowi, żeby teraz sycz sobie tam spokojnie i nie dekoduj tego, co będziemy mówić. I ja rozmawiam tylko z podświadomością. Podświadomość nie ma tego filtra mózgowego, który ci mówiłem, że ty sobie wyobrażasz tak, ale tak nie było. Mhm. Bo twój mózg... No musisz to zinterpretować jakoś, tak? Dokładnie. I jak rozmawiasz z tym, z tą częścią, no to wychodzą rzeczy niesamowite. Dobra, więc teraz tak, Marcin. Ja myślę, że sporo powiedzieliśmy. Jest prawie godzina nagrania, 55 minut. Więc myślę, że to wystarczy. W następnych częściach ja na pewno tą tematykę rozwinę. Tutaj zachęcam Was, kochani, do zapoznania się i z opisem tego filmu, i komentarzami. Chcę tego wspominać, tak. Ja tylko wspomnę, że ten Corrado cały, jak mu tam było? Corrado Malanga. Corrado Malanga to też nie jest żadna postać fikcyjna. To jest koleś, który żyje do dnia dzisiejszego, a Marcin miał przyjemność go poznać osobiście. I nie na zasadzie... Istnieje. Tak, zrobię się z tobą selfie, tylko wiem, że tam dłuższy okres czasu z nim rozmawiałeś na tej tematyce. Więc kochani, napiszcie w komentarzach, czy się Wam podobało, czy chcecie... Lecimy z całą serią właśnie tych tematów. I co? 25 będzie. Co? 25 odcinków. Po 10 sekund. Chyba tydzień u mnie zostaniesz. Więc słuchajcie, łapki w górę, komentarz, proszę zasubskrybujcie kanał, odwiedzajcie go, bo no nie zawsze dostajecie powiadomienia, a naprawdę dzieją się tu fantastyczne rzeczy. Jeśli chcecie też wesprzeć to, co robimy, czy odwdzięczyć się za naszą pracę, zapraszam do opisu. Tam też będzie podany sposób, w jaki możecie to zrobić. Pozdrawiam z całego serducha. Nie wiem, jak w języku UFO jest nara. Lele. Lele. Hehe.